Witam wszystkich kolegów, hodowców. U nas za dwa tygodnie podlot. Dzisiaj, jak to mówię, chciałem, jak to mówię, gołąbki wywieźć, ale pogoda nie pozwoliła. Cały dzień pochmurno, deszczowo. Wczoraj było dobrze, ale mieliśmy tam taką wystawę, to wiadomo, byłem na wystawie, przyjechał nawet taki do mnie Niemiec. Kolega, którego poznałem rok temu. Tam też on nie lutuje, ale daje na wspólne gumiki i no tam jak się mówi. Tam w niedzielę jak się mówi za 2-3 tygodnie zaś do mnie przyjedzie, tam chce się wymienić ze mną no gołębiami. Wiadomo, tam też się chwalę, że ma nawet ze Stanów gołębie od Ganusa, ale tam rodowody, to nie wszystko, tam rodowody to mocne miał, nie? Zobaczymy, jak przywiedzie te gołębie. Mnie tam gołębie interesują. Rodowody mnie nie interesują. Co pierwsze, karmię namieszamy. Dużo kolegów tam na przykład mówi, że tam nie robiło propolisu, czy nie robi. Moim zdaniem propolis jest dobry. Na początku tygodnia, jak loty są, on taki odkaża może gołębie, tam grzybi na pewno zabija. Powiem jeszcze może inną metodę, bo każdy może tam nie ma, czy tam nie umie. Propolis jest prosto zrobić. Bierzemy na przykład na to butelkę wódki. 3/4 wódki, resztę wódki. 3/4, żeby każdy zrozumiał, na przykład dotąd. Spirytusu, resztę wódki, wiadomo, żeby jeszcze w tą butelkę z 50 gram weszło tego kitu pszczelnego, nie? Tam od pszczelarza trzeba jakiegoś. Tylko trzeba od dobrego kupać, bo kiedyś mi chłopaki przywieźli bodajże, nie wiem skąd, Grudziądza czy skąd. I w tym propolisie, w tym kicie pszczelnym nawet były jakieś tam robaki. No niby tam się później pytałem paru kolegów hodowców, mówię, że niby to nie przeszkadza. No nie wiem, czy nie przeszkadza, jak robaki są, na przykład jakby w karmie, nie? Propolis na przykład na 8 kg karmy. Damy dwa kieliszki po 30 gram. Trochę nie żałuję tego. Może 50. Zaraz wam jeszcze jedną zdradzę rzecz. Nie często, ale się u mnie często zdarza. Wiadomo, tego propolisu też dużo może tak nie mam. Tam mam, bo nawet na wystawie kolega przywiózł mnie, bo jest ze Święta Wszystkiego, nawet bodajże. To teraz słuchać powoli. Święto, kto propolisu nie ma, to jest wódka. Kolega przywiózł ostatnio mnie, ruska wódka, ruskie wódki jest rzadko, chyba piję, może nie piję. I mi pisze 40 stopni, ale tam co ruskie mi się wydaje, to nie jest dobre. Tak. Ja jestem Polak, nie, ale to nieważne, głębiej mi się. To ja tam, troszeczkę tak samo, tam nie będę dawał za dużo. Po połowę tam. Mnie się wydaje, że sama wódka też ma swoje działanie, też bakteria zabija. Ktoś tam nie zrobił żadnej nalewki, żadnego propolisu, można wódki dać 5 minut na kilo karmy. Jak będzie za suche, to można wodę nawet polać. Słynny owiec. No, zioło tak ja sobie kupiłem. Nie byłem miał co żałować. Nie ważne, zioła, co zioła tam. Kroj też vital tam. Wiadomo, to oryginalne od gołębi, to wiadomo, cena taka, że bo normalnie po 10-12 euro kupuje kilo, no to już było, trzeba dać 16 euro, nie? Ale nie ważne. Wyżek zawsze gdzieś poza wolninem. Moje słynne białko od dzieci. Wiadomo, że gąb był namalowany, by było, kosztowało nawet 20 euro, może 25. Jak człowiek namalowany, czy dziecko, to 4,5, czy tam teraz może euro podrażało, to 5,5.
damy trochę słynnej M-ki. Tam M-ki damy dużo, nie wierzę, ale M-ka też musi być, nie powinien być to sól. Nie wiem, czy to prawda, ale minerały też musi być. Czerwona, zwykła M-ka. Polskie, polskie pisze. To kiedyś wam mówiłem, zwykła szara od krowy. Jeden mówi szara, drugi nie szara. Odchów cieląt bez biegunki. Odchów dla cielaków i tak dalej. Szara to jest. A, dzisiaj to jest, jak to mówię, mam takie bardzo niedziela. Więc. Także. Załatwione. Skończę film, wymieszam. Gąbki latają. W sumie czwarty dzisiaj bodajże tydzień na powietrzu. Do tej pory ich nie ganiałem. W sumie tam delikatnie, bo i na jajkach, i na młodych siedzą, a teraz jak się mówi, no wiadomo, za tydzień będzie pogoda pozwoliła, tam stare jak na 45 km, teraz jest kabino, to mi się daje, że chyba wrócą, w sumie formy już nałapali, latają, także nie ma co ich ganiać, bo musi być zdrowi i o to chodzi, żeby ich nie przekarmiać. To trzeba, nie to żeby tu się źle zrozumiał, może nie chudo karmić, ale gołębie muszą być głodne, a żeby głodne były, to trzeba nakarmić, bo ja raz dziennie karmię, także tu w rozpłodzie, to niektórzy nie wiedzą. Na razie jeszcze karmę to sama robię, ale powoli już będę na przykład karmę tym lotowym, powoli będę jeszcze ludzi robił, bo wiadomo, tamtym mi trzeba dać, czy słonecznika, czy tam konopi, czy tam no jakieś, no, nawet wczoraj na tej wystawie to kupiłem bor 25 kg. Drobnej karmy od kanarków, no bo jak się mówi tam, ja muszę tam po troszkę podsypywać, żeby te młode też dobrze rosły, a po drugie na koniec tygodnia i tym trochę, po tak troszkę tych takich tłuściejszych nie karmi, żeby te głębie, no wiadomo, żeby tej masy może, no tylko w sumie ja na początku tygodnia nigdy dwa nie lepiej karmię, a później tam gdzieś jest bajery tam, żeby ktoś komuś karmę sprzedawać albo produkty i tam. Bo tam nie leci na produktach, leci na karmie, a po drugie to łom też, no wiadomo, bez niczego może nie poleci, ale zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Także gołębi latają już 20 minut. Kwie, kar! Gdzieś nie wiem gdzie, to w sobotę byli koledzy, żeśmy tu działkę kopali, nie wiem gdzieś. Nie wiem, czy do śmieci później zabierać, byśmy wywaliśmy ten mój słynny dzwonek. Nie ma ani dzwonka, nie wiem gdzie. Wczoraj go szukałem, nie mogę znaleźć. Kwie, kam! Mam być zdrowe, witalne, latają. Wiadomo, za dwa tygodnie będzie próbny, trzy razy. 22 lot zaczynamy, także jak się mówi. Kom! Kom!
mnie, kam. Mnie, kam. Widzę, co nie siedzę na jaka, to jeszcze latają, nie chcą wejść. Także było może na tyle, bo nie wiem, tej formy wczoraj założyłem te gołębie, tak nabrały tej formy, że krótko trzymam w sumie, nie przekarmiam w sumie, daję do oporu, ale tylko ja dużo karmi daję letki, można powiedzieć 70% czy tam 60% karmię, normalno karmo, a resztę się mówi tam jęczmy, owiec, żeby te gołębie letkie były. Nie żałuję, bo raz dziennie są karmione, tak samo jak i w rozpłodzie. To w ogóle młoda, tak samo do oporu, te karmi jeszcze inaczej. Tym to tam dwa razy jeszcze młode, czyli te już trzeba się nie wytroskuje i tam lepsze karmy dać. Także no, myślę, że chyba zejdę, to no, zobaczymy, jak oni to chodzi. Nie, kam. Kom. Kom. Ciężko ściągnąć chyba. Kom. Kom. Chodź. Słuchajcie, o 13 minut. Dobra, by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, bo samce zleciały, a samice już latają, bo wiadomo, każdy wie, że w dzień samce siedzą. Pozdrawiam. Dobry lot.